ćwiczyli technikę, a przy okazji się dobrze bawili. Najmłodsi wzięli udział w turnieju Szczypiorniak dla każdego. Rozgrywki 1-1 pozwoliły zdobyć bramkę, ale także ją obronić. Moja siostra grała w piłkę ręczną i ja zaczęłam chodzić do niej na treningi, bo nie mogłam zostawać sama w domu. I tak jakoś mi się spodobało i zaczęłam też chodzić z takimi maluchami najpierw, no i do teraz. I teraz trenuję 8 lat już. Po pierwsze, ona może być dobrą zabawą. Po drugie, może być stworzyć atmosferę rodzinną, atmosferę dobrego bycia nie tylko z rodzicami, ale z przyjaciółmi. Myślę, że to jest chyba takie najważniejsze. Myślę, że to... Bardziej myślę o tym, żeby to był właśnie klimat rodzinny. Piłka ręczna to kontaktowa gra, która niesie wielkie emocje. Wymaga dobrej orientacji i podejmowania błyskawicznych decyzji. Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Pułowice do tego, żeby brali udział w naszych inicjatywach. My to robimy zgodnie z kalendarzem cyklicznie już od 10 lat tak naprawdę, więc dla nas sport, integracja społeczna tutaj w lokalnej społeczności tułowickiej jest bardzo ważna. Dzieciom taka formuła gry szczególnie przypadła do gustu. Głównie chodzi o zainteresowanie dzieci piłką ręczną. Jakby stało się na bramce i gdy ma się piłkę, to trzeba rzucić piłkę do przeciwnika, do bramki przeciwnika, nie przekraczając linii środkowej. I udało ci się kilka bramek strzelić? Kilka, tak. Tak właśnie jak mnie zaraziła siostra, to cieszę się, że my teraz też możemy najmłodsze te pokolenia, takie dzieci malutkie, też zarazić, zachęcić. No może im się spodoba, może nie, no ale warto próbować. Był poczęstunek, ale także nagrody. Organizatorem wydarzenia był Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Tułowicach.